Salony optyczne Ital Optica zapraszają do nowej lokalizacji w Zgierzu. Od teraz znajdziecie nas w centrum handlowym przy ulicy Gałczyńskiego 40. Wykonujemy okulary progresywne, do czytania, do pracy przy komputerze oraz okulary dla kierowców i dla dzieci. Kompleksowo zbadamy Twój wzrok. Tylko u nas do drugiej pary okularów za wysokiej jakości szkła okularowe zapłacisz tylko złotówkę. Zgierz, plac Kilińskiego 9. Oraz nowy salon przy ulicy Gałczyńskiego 40. Aleczęści.pl to niezawodny i nowoczesny serwis samochodowy oraz najtańszy w internecie sklep z częściami. Autoserwis oferuje kompleksową obsługę pojazdów, w tym m.in. geometrię 3D, diagnostykę komputerową, obsługę klimatyzacji, wymianę rozrządów, elementów zawieszenia i układów hamulcowych. Internetowy sklep www.aleczęści.pl oferuje ponad 100 tysięcy części do wszystkich marek w jednym miejscu po niezwykle atrakcyjnych cenach. Celny dobór części jest bardzo łatwy dzięki katalogowi TechDoc. Zakupy poza formą wysyłkową można odebrać także osobiście w sklepie. Autoserwis i sklep aleczęści.pl, Zgierz, ulica Aleksandrowska 75, telefon 514 115 415, www.aleczęści.pl. Dobry wieczór. W ostatni dzień listopada Cezary Adamski zapraszam na wydarzenia Telewizji Centrum w środę. A oto niektóre tematy dzisiejszego wydania. Rozpoczął się długo wyczekiwany przez handlowców remont targowiska miejskiego przy ulicy Aleksandrowskiej. Wiadomo, że jak będzie zrobione, to będzie lepiej dla klientów i dla sprzedających, nie? Na pewno będzie z korzyścią, bo będzie inaczej będzie stać, by wiatry, zadaszenie, nie? Nie tak jak do tej pory, że było to deszcz, nie? W integracyjnym przedszkolu numer 3 odbył się po raz kolejny dzień bezpłatnej diagnozy. Rodzice maluchów mogli sprawdzić, czy ich dzieci prawidłowo się rozwijają. Akcja jest bardzo fajna, naprawdę bardzo pożyteczna i polecam wszystkim rodzicom, żeby skorzystali z takiej możliwości sprawdzenia jakichś tam obaw odnośnie rozwoju swojego dziecka. Przedstawiciele łódzkiego MPK biją na alarm. Ich zdaniem dalsze eksploatowanie torowiska tramwajowego pomiędzy Kurakiem a Helenówkiem grozi katastrofą w ruchu lądowym. Choć nad trasą wisi groźba całkowitego jej zamknięcia, póki co awaryjnie przewoźnik ograniczył na tym odcinku prędkość tramwajów do 10 km na godzinę. Podróż pasażerów tramwajów linii 16 i 46 ze Zgierza Jozorkowa do Łodzi wydłużyła się tym samym o kolejne 7 minut. Czy to już techniczna śmierć tramwajów w Zgierzu i kto za to odpowiada? Odpowiedzi szukał Rafał Woźniak. Tramwaje po Zgierzu jeżdżą jakby z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Skutkuje to wydłużeniem się czasu przejazdu. Jak twierdzi łódzki przewoźnik, zmiany okazały się konieczne w związku z katastrofalnym stanem technicznym torowiska na odcinku, z którego korzystają zarówno tramwaje linii 16, jak i 46. Pasażerów powolne tramwaje wprowadzają w stan irytacji. To on jedzie zawsze 8 minut, na przykład 7 minut do placu, do prezydium dojeżdżał, do urzędu miasta, a teraz dłużej, wydłuża się ten czas. Jeżeli jadę 16 stąd na Kurczaki, to jadę o 15 minut dłużej. Tragedia jest w ogóle w Zgierzu z komunikacją. Czemu? Bo nie jeździ od Helenówka, no właściwie to do Helenówka. Jedzie o wiele wolniej. Bardzo wolno. Jechałam do Łodzi, to do Helenówka to tragedia. Śmiejemy się, że można dobiec do następnego przystanku. Powodem dłuższej jazdy jest wprowadzenie ograniczenia prędkości do 10 km na godzinę na długim ponad 2-kilometrowym odcinku pomiędzy Helenówkiem a Zgierskim Kurakiem. MPK tłumaczy, że było to konieczne. Decyzję o obniżeniu prędkości tramwajów podjęto niezwłocznie po szczegółowym przeglądzie stanu technicznego torów tramwajowych. W jego wyniku stwierdzono znacząco postępującą degradację torowiska. Należy wyraźnie zaznaczyć, że stan techniczny torowiska tramwajowego grozi katastrofą w ruchu lądowym. Miejskie usługi komunikacyjne w Zgierzu informują, że z podejmowaniem wiążących decyzji w sprawie przyszłości tramwajów wstrzymują się do czasu opracowania koreferatu do studium wykonalności projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny.
Koreferat zostanie sporządzony do końca marca. Wtedy też na pewno dojdzie do spotkania wszystkich gmin, które są zainteresowane tutaj projektem i tak naprawdę utrzymaniem tej linii. Natomiast zapewniam, że w granicach miasta Zgierza, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której trzeba będzie poczynić nakład na bieżąco, aby utrzymać funkcjonowanie tego tramwaju, na pewno też to uczynimy. Niektórzy próbują jakoś znaleźć w tej sytuacji pozytywy. Najważniejsze, że się jedzie, nie stoi się, nie marznie się, to jest najważniejsze. Moim zdaniem nie jedzie się wcale aż tak bardzo wolniej. Wiemy, że tam jest jakaś sprawa z torowiskiem, ale każdy powinien to rozumieć. W przypadku dalszego braku działań ze strony właścicieli infrastruktury tramwajowej konieczne może być za jakiś czas wstrzymanie ruchu. Tego najbardziej obawiają się pasażerowie. Takie są liche te tory już. No i nie wiadomo, jak nie daj Boże co się stanie, to zatrzymają tramwaje i koniec. MPK stara się na bieżąco utrzymywać infrastrukturę, ale nie jest w stanie osiągnąć zadowalających efektów, bo stan jest tak zły, że wymaga ona pilnej modernizacji. Jeśli do niej w najbliższym czasie nie dojdzie, to faktycznie możliwe, że tramwaje do Zgierza czy Ozorkowa nie dojadą. Choć decyzją miejskich radnych ciężaru opłaty targowej ze zgierskich kupców nie zniesiono, to urzędnicy nie chcą pozostawić handlowców z niesmakiem. Rozpoczął się bowiem pierwszy etap kompleksowej modernizacji placu targowego przy Aleksandrowskiej. O remont obiekt wołał już od lat. Nieutwardzone, dziurawe, pełne kałuż i błota stanowiska handlowe mają raz na zawsze ustąpić miejsca cywilizowanym i estetycznym warunkom zarówno dla kupców, jak i klientów. Emila Okupska. Po kilkunastu latach oczekiwań, po licznych spotkaniach i konsultacjach władz miasta z kupcami wreszcie nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu, wybór wykonawcy, a z początkiem tego tygodnia zgierskie targowisko zmieniło się w plac budowy. Przyjęliśmy ostateczną wersję rozwiązań proponowanych na samym targowisku i rozpoczęły się, mówiąc krótko, prace, które mają potrwać tak naprawdę do końca grudnia, jeżeli pogoda nie będzie płatała figla. No jeżeli nie, to rzeczywiście przesuniemy termin właściwy do ich zakończenia. Dwa etapy tych prac. Pierwszy etap przewiduje jak gdyby zakończenie na połowie placu. W przyszłym roku druga część, mamy nadzieję, prac zakończeniowa, wykończeniowa, która spowoduje, że ten plac, to miejsce targowe będzie miało swój nowy wizerunek. Trochę, mam nadzieję, też usprawni tą przestrzeń komunikacyjną na terenie placu, jak również miejsca handlowe dla handlujących. Podczas przeprowadzanych prac remontowych powstanie m.in. nowa nawierzchnia wykonana z kostki brukowej, punkty świetlne, zadaszenie wraz z doświetleniem. Ona będzie, to zadaszenie, wykonane zgodnie z koncepcją na środku placu. Pod tą częścią będą podjeżdżały samochody, gdzie będzie można dokonywać sprzedaży już bezpośrednio ze stolików, a również będzie dodatkowe miejsca na bokach całego handlowiska. 250 w sumie miejsc targowych powoduje, że troszeczkę zmniejszamy ilość miejsc handlowych o 6, ale nie mamy pełnego obłożenia, bo bodajże z ostatniej informacji jest to 14 zawsze miejsc wolnych, nieobłożonych, w związku z czym zachowujemy status quo. No nie jesteśmy w stanie więcej tego rozbudować, mamy taką przestrzeń, jaką mamy. To niewątpliwie dobra wiadomość, zwłaszcza dla sprzedających na zgierskim targowisku, którzy wielokrotnie narzekali na warunki, w jakich muszą handlować. Choć ci z rozpoczętych prac się cieszą, to jednak podchodzą do całej sprawy z rezerwą. Nareszcie, po tylu latach, tylko że właśnie widzicie, co się dzieje. Ten remont się zaczyna robić w grudniu, kiedy powinno to być robione latem, tak? Ale tak zadecydowali urzędnicy w naszym mieście i tak jest. Co z tego będzie, zobaczymy. No jestem pełen nadziei, bo jak chcecie, to mogę wam pokazać zdjęcia, przesłać do redakcji i zobaczycie, jak wygląda stoisko, jak deszcz pada. To przecież tutaj jest fajnie, bo jest kostka, ale tam na naszych stanowiskach, gdzie my stoimy, to jest normalnie bagno, błoto się robi, tak? Myślę, że po całym tym remoncie będzie lepiej. A jak będzie, to się przekonam. Na pewno będzie z korzyścią, bo będzie inaczej będzie stać, by wiaty, zadaszenie, nie? Nie tak jak do tej pory, że było to deszcz, nie? Będzie lepiej niż było, tak? Mam nadzieję, w każdym razie. Czy jest pan tak optymistycznie nastawiony? No, raczej optymistycznie. Bo jak się do tej pory żyło? No, byle jak, kurde, po prostu, nie? No nie pani zobaczy, nie? W kałużach się stało, no myślę, że będzie lepiej, nie?
Mam nadzieję. W takim razie i my czekamy na efekty, a zgodnie z obietnicą prezydenta Staniszewskiego mają one poprawić komfort nie tylko sprzedających, ale także kupujących na Zgierskim Targowisku. Całkowity koszt inwestycji to blisko 800 tysięcy złotych. Każde dziecko rozwija się indywidualnie. Poszczególne sfery, ruchowa, umysłowa i emocjonalno-społeczna, kształtują się w różnym tempie. Dlatego niezbędna jest już od początku życia dziecka uważna obserwacja jego rozwoju w celu jak najszybszego wykrycia pojawiających się nieprawidłowości. Miejskie przedszkole nr 3 z oddziałami specjalnymi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, organizuje corocznie już od 8 lat Dzień Bezpłatnej Diagnozy. Pomysł na organizowanie tej akcji zrodził się ze wzrostu liczby dzieci z różnymi zaburzeniami rozpoczynających edukację przedszkolną. Często rodzice nie zdawali sobie sprawy z zaburzeń dziecka lub byli informowani, że wyrośnie z tego lub jest jeszcze za mały. Im wcześniej, tym lepiej dla rozwoju dziecka, tym łatwiej można jakiekolwiek wady czy jakiekolwiek nieprawidłowości zdiagnozować i rozpocząć terapię. A wiadomo, im wcześniej rozpocznie się terapię, tym lepiej wówczas dziecko funkcjonuje. Dlatego już bardzo długo, bardzo od 2008 roku organizujemy Dzień Bezpłatnej Diagnozy. Na każdą diagnozę mamy zawsze pełną obsadę i przeróżne naprawdę przychodzą dzieci z różnego rodzaju nieprawidłowościami i niepełnosprawnościami. Niepełnosprawność dziecka ze względu na specyfikę rozwoju jest czasem w początkowym etapie trudna do wychwycenia. Rodzice spędzają najwięcej czasu z dzieckiem i powinni być bacznymi obserwatorami jego rozwoju. Każde niepokojące sygnały powinni konsultować ze specjalistami, bo nie ma dziwnych, niewłaściwych czy nadwrażliwych pytań. Czasem błaha, nierozwiązana sprawa w okresie niemowlęcym może rozwinąć się w późniejszym okresie w duże trudności rozwojowe. Akcja jest bardzo fajna, naprawdę bardzo pożyteczna i polecam wszystkim rodzicom, żeby skorzystali z takiej możliwości sprawdzenia jakichś tam obaw odnośnie rozwoju swojego dziecka. Jestem bardzo zadowolona, uzyskałam poradę, będę stosowała się do ćwiczeń, zaleceń, także mam nadzieję, że jakieś tam problemy, które moje dziecko ma małe, to znikną. Na czym się trzeba skupić? Na postawie i na rozwoju mowy. Zaniepokojona byłam, że nie wymawia literki K, tak? Ale pani logopeda uspokoiła mnie, że jeszcze jest czas, tylko trzeba wykonywać ćwiczenia. Dzień Bezpłatnej Diagnozy organizowany jest przez specjalistów, logopedów, pedagogów specjalnych, psychologów, rehabilitantów ruchu zatrudnionych w przedszkolu. Jest kierowany do dzieci od 2 do 6 roku życia z terenu powiatu zgierskiego. Specjaliści pomagają w ocenie rozwoju i doborze odpowiednich metod i technik pracy z dzieckiem. Moim zadaniem jest głównie sprawdzić, czy dziecko jest na odpowiednim poziomie w rozwoju takim psychofizycznym, emocjonalnym. Chodzi, żeby ten wiek rozwoju dziecka był zbliżony do wieku życia, tak? Czyli najprościej mówiąc, czy czterolatek funkcjonuje tak, jak czterolatek powinien, tak? Czyli to są wszystkie takie różne właśnie, sprawdzamy, czy dziecko umie kolorować ładnie, tak? Czy figury rozpoznaje, czy układa proste układanki. Najczęściej diagnozowany u dzieci był opóźniony rozwój mowy, wady postawy, zaburzenia emocjonalno-społeczne, ale u części dzieci specjaliści nie stwierdzają żadnych nieprawidłowości. Po wstępnych diagnozach rodzicom zostały udzielone wskazówki do dalszej pracy z dziećmi oraz przekazane adresy placówek, w których mogą uzyskać dalszą pomoc specjalistów. Jak w sposób sprawdzony i skuteczny przekazywać wiedzę o wartościach duchowych i wydarzeniach historycznych dzieciom i młodzieży? Między innymi na takie pytania próbowano odpowiedzieć na wczorajszym spotkaniu w Muzeum Miasta Zgierza, podczas którego nauczyciele i animatorzy z organizacji pozarządowych wymieniali się doświadczeniami i pomysłami na efektywne upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. Kod tożsamości, dziedzictwo kulturowe w edukacji formalnej i nieformalnej. Pod takim hasłem odbywała się wtorkowa konferencja. Spotkanie było skierowane do wszystkich osób, które szukają inspiracji lub chcą się podzielić własnym pomysłem na odkrywanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. Nazwaliśmy tak tą konferencję dlatego, że chcemy pokazać, jakie metody, jakie pomysły mają nauczyciele i organizacje pozarządowe, żeby jakby przypominać o dziedzictwie, inspirować, rozwijać zainteresowania.
chodzi o odbiorcę i to odbiorcę małego, młodego, ale właściwie te działania są adresowane do osób w każdym wieku, więc chcemy pokazać, jak to robić i dzisiejsza konferencja będzie początkiem większego projektu. I tak na przykład podczas wczorajszego spotkania zgromadzeni w sali Muzeum Miasta Zgierzanie mogli wysłuchać m.in. wykładu pod tytułem Dziecko w świecie wartości. Przede wszystkim podstawowych filarów tożsamości regionalnej, tożsamości związanej z odniesieniem się do oswojenia pewnej przestrzeni, która staje się miejscem, miejscem tworzenia, miejscem, które dla człowieka jest miejscem rozwoju. I jakie są tego generalnie zasady i metodologia pedagogiczna, aby to osiągnąć. Swoje metody na przekazywanie wiedzy młodym osobom zaprezentowali także nauczyciele z gimnazjum nr 3 w Zgierzu. Prezentacja będzie dotyczyła działań, jakie podejmujemy w gimnazjum nr 3, które dotyczą rozwijania świadomości wielokulturowej, tożsamości historycznej, działań literackich. Różnymi metodami pracujemy z młodzieżą, żeby rozwijać tę tożsamość. O tym mogą również świadczyć prowadzone na terenie placówki od lat działania. Żywa flaga, czy projekty, które realizujemy od bardzo wielu lat. Projekty Literacki Zgierz, Literacki Atlas Polski, Filmoteka Szkolna, Ślady Przeszłości, uczniowie dbają o zabytki. Więc to jest wiele takich projektów, które my wspólnie z młodzieżą przeprowadzamy u nas w szkole, dzięki którym młodzież uzyskuje większą świadomość kulturową, historyczną w trudnym wieku, jakim jest okres dojrzewania. Konferencja została zrealizowana w ramach projektu Kultura Kod Tożsamości, realizowanego przy wsparciu Starostwa Powiatu Zgierskiego przez Fundację Twórcze Aktywni. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to okres szczególny, na który każdy z nas, a zwłaszcza dzieci, czekają z utęsknieniem. Rodzinnym spotkaniom przy jednym stole towarzyszy również tradycyjnie wzajemne obdarowywanie się podarunkami. Mimo spadku liczby rodzin żyjących poniżej progu ubóstwa, wciąż w wielu domach może pod choinką zabraknąć prezentów. Z myślą o takich Zgierzanach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej już po raz siódmy organizuje akcję Gwiazdka. Akcję 7 lat temu zapoczątkowała posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Hanajczyk. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu postanowił ją kontynuować. Dzięki temu również w tym roku i my możemy przyłączyć się do tego przedsięwzięcia i pomóc najbardziej potrzebującym Zgierzanom. W ubiegłym roku było około 120 paczek. Ten rok był troszeczkę skromniejszy. Nie udało nam się pozyskać wielu sponsorów, ale mieliśmy jednego strategicznego, który dołożył tutaj dosyć sporą wartość w formie słodyczy, artykułów spożywczych i udało nam się tutaj 120 dzieciom przekazać paczki. Darczyńcą może zostać każdy, firma jak również osoby prywatne. Paczkę, którą później przekażemy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, możemy stworzyć również z rodziną, grupą znajomych z pracy czy szkoły. Mamy też takich już stałych tutaj sponsorów, z którymi współpracujemy, przedsiębiorców, ale mogą to też być osoby fizyczne. Także oprócz tych słodyczy to też zdarzają się na przykład wędliny, co bardzo sobie cenimy. Też produkty takie związane ze świętami. Niektórzy Zgierzanie akcję Gwiazdka wspierają co roku i przekonują, że naprawdę warto pomagać. Daleki jestem od tego, żeby się chwalić. No ja jestem, każdy musi mieć czuć w sercu to, żeby był człowiekiem i w takich tych typowych momentach, żeby pomóc ludziom, dzieciom. No różne są chwile i sytuacje dla ludzi. Cieszę się, że Państwo jesteście jakby ambasadorem takich akcji twórczych, które no służą dzieciom. Od wielu lat, ponad 20 lat działam w hospicjum i wiem, że kolej była różnych ludzi, to po prostu trzeba czuć sens organizowania tych akcji. Niejednokrotnie 2-3 zdania potrafią na to, żeby człowieka przekonać i żeby poczuł tę potrzebę pomocy innemu człowiekowi.
sytuacje i czasy są różne, ale naprawdę wiele osób, wiele ludzi na tym, nie tylko w Zgierzu, ale w całej Polsce wymagają pomocy i taką pomoc trzeba tym ludziom dać. Jeżeli i w tym roku Państwo chcecie zostać Świętym Mikołajem, wystarczy podjąć pewne kroki. Mieszkańcy naszego miasta i nie tylko zapraszamy do wsparcia naszej akcji, prosimy o wpłaty, ewentualnie o dary tutaj na rzecz tej akcji. Koordynatorem akcji jest pani Małgosia Tałajko, koordynator z Działu Pracy Socjalnej. Informacje o akcji możemy znaleźć pod numerami telefonu 42 716 42 13 lub 639 002 513, a także na stronie www.mobzgierz.pl w zakładce aktualności. Finał akcji będzie miał miejsce 22 grudnia o godzinie 12 w Centrum Kultury Dziecka. W wydarzeniu będą towarzyszyły występy artystyczne w wykonaniu wychowanków z przedszkola nr 7 oraz uczestników warsztatu terapii zajęciowej. Trwa proces podpisywania nowych umów abonenckich w Stowarzyszeniu Telewizji Kablowej Centrum. Wszystko po to, by od nowego roku nasi klienci mogli w pełni korzystać z przekazu cyfrowego nadawanych programów. W związku z wieloma pojawiającymi się od Państwa pytaniami, Rafał Woźniak rozmawiał z prezesem Stowarzyszenia Zbigniewem Zapartem. Biuro Obsługi Klienta otrzymuje szereg pytań od naszych abonentów. Postaramy się odpowiedzieć na te bardziej powtarzające się. Jak otwarte jest teraz Biuro Obsługi Klienta? Proszę Państwa, Biuro Obsługi Klienta na właściwie życzenie, prośbę wielu abonentów zostanie przedłużony czas pracy w czwartki i to już będzie od 1 grudnia. Przez okres podpisywania nowych umów. Także we wtorki, w czwartki zapraszamy Państwa od 10 do godziny 18, w pozostałe dni bez zmian. Abonenci zastanawiają się, dlaczego niektóre programy znikają, dlaczego tak się dzieje na przykład? Proszę Państwa, w tej chwili ogłosiliśmy już w infotekście i jest podana informacja, że przede wszystkim nastąpi wyłączenie programów Plusa. Jak Państwo zauważyli, w miejsce Plusa pojawią się inne programy. Dlaczego ta zmiana? Wiąże się to przede wszystkim z kosztami. Skończyły się nam umowy z nadawcami, natomiast proponowane ceny umów na dalszy okres czasu są zbyt wysokie na nasze możliwości stowarzyszenia. W związku z tym wybraliśmy nowe programy, które Państwo będą mieli w nowej propozycji programowej, ale również jako zamienniki do tych, których umowa z nadawcami zakończyła się. Z czym się będzie wiązać przejście z kanału analogowego na cyfrowy? Tak jak wcześniej już mówiłem, nie musicie się Państwo obawiać, że nastąpi wyłączenie programów obecnie nadawanych z dnia na dzień. Nasi technicy robią wszystko, ażeby równolegle przez jakiś okres czasu był nadawany zarówno program telewizji w systemie analogowym, jak i również w systemie cyfrowym. W związku z tym bardzo prosimy o cierpliwość. Jeżeli będą osoby, które do końca tego roku nie zdążą podpisać nowych umów na nadawanie programów cyfrowych, postaramy się ten okres podpisywania umów wydłużyć. Natomiast dla Państwa będziemy mieli również w najbliższym czasie przygotowaną ofertę, ażeby dla osób, które posiadają urządzenia troszeczkę starsze, które nie posiadają wewnątrz wbudowanego dekodera DVB-C, czyli do odbioru telewizji cyfrowej, żeby pomóc Państwu również w odbiorze tej nowej telewizji, która wejdzie 1 stycznia. Jeszcze tak na koniec, skąd będzie można czerpać informacje o tych nadchodzących, wchodzących zmianach? Informacje, proszę Państwa, na bieżąco staramy się zamieszczać w infotekście. Również aktualizowana będzie strona internetowa i zapraszamy również na tą stronę. Natomiast jeżeli chodzi o umożliwienie nadawania
programu cyfrowego. Chcę Państwa poinformować, że trwają rozmowy w tej chwili z producentem dekoderów DVB-C i w momencie, kiedy tylko będziemy mieli tą możliwość, żeby sprzedawać Państwu również i umożliwić podłączanie się do odbioru telewizji cyfrowej. Chodzi głównie o te starsze odbiorniki, które tych dekoderów nie posiadają. Będzie prawdopodobnie taka możliwość już w najbliższym czasie zakupienia dekodera przystosowanego i przestrojonego do naszych częstotliwości, tak abyście Państwo mogli te dekodery u nas nabyć. Kto nie będzie potrafił zainstalować tego dekodera, będzie również możliwość zamówienia usługi zainstalowania dekodera w odbiorniku telewizyjnym. Tak więc zapraszam Państwa do śledzenia przede wszystkim informacji w infotekście na stronie internetowej, jak i również odwiedzenie Biura Obsługi Klienta, jeżeli byłyby jakiekolwiek kłopoty. Serdecznie zapraszamy, a jednocześnie korzystając z okazji, przepraszamy za niedogodności, ale niestety nowoczesność, postęp techniczny wymaga nieraz troszkę poświęcenia i troszkę pieniędzy. Postaramy się, żeby również te dekodery, które Państwu zaproponujemy, były w bardzo konkurencyjnej cenie w stosunku do tego, co znajduje się obecnie w sklepach. Dziękuję Państwu bardzo. Wczoraj i dziś posypało trochę śniegiem i według synoptyków Białego Puchu dopada jeszcze dzisiejszej nocy. Długo jednak nie poleży. Jutro należy liczyć się z roztopami. Zapraszam na prognozę pogody. Pierwszy dzień grudnia przywita nas temperaturą od 4 stopni Celsjusza w Zgierzu do 6 w Ozorkowie. Topniejącemu śniegowi towarzyszyć będą w całym regionie momentami intensywne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W piątek słupki rtęci pokażą 2-3 kreski powyżej zera w dzień, a z gęstych chmur znów posypie śnieg. Przejaśnienia możliwe są jedynie w stolicy powiatu. W sobotę temperatura nieznacznie przekroczy 0 i wahać się będzie od 1 do 2 stopni na plusie. Będzie więcej słońca, choć możliwe są przelotne opady śniegu. Noce z temperaturą do minus 4 stopni, ciśnienie jeszcze dziś będzie spadać, ale od jutra znowu zacznie piąć się w górę. Wiatr, momentami porywisty, szczególnie jutro, może potęgować odczucie zimna. Na koniec mamy jeszcze zaproszenie. Zgierski Uniwersytet III wieku zachęca do wzięcia udziału w wykładzie pod tytułem Tajemnice Ziemi Łódzkiej. Spotkajmy się w Zgierzu. Wykład wygłosi Piotr Machlański, dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 2 grudnia, czyli w najbliższy piątek, w Kolegium Nauczycielskim. Kontynuacją wykładu będzie wiosenny cykl wycieczek turystycznych po Ziemi Łódzkiej z Piotrem Machlańskim w roli przewodnika. I tym kończymy Środowy Serwis Informacyjny. Zaraz po nim zachęcam do obejrzenia reportażu Rafała Woźniaka pod tytułem Pierwszy śnieg. W piątek spotka się z Państwem Emila Okupska. Ja natomiast dziękuję dziś już za uwagę. Ciepłego wieczoru życzę. Pozdrawiam. Zarząd Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum Zgierz zaprasza wszystkich abonentów do podpisywania nowych umów abonenckich na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telewizji kablowej DVB-C, obowiązujących od 1 stycznia przyszłego roku. Umowy do podpisu czekają na Państwa w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Lechonia 2. Tam także znajdziecie Państwo wszelkie dodatkowe informacje dotyczące nowej oferty. Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.centrum.zgierz.pl.
Do wynajęcia jest lokal biurowy na pierwszym piętrze w siedzibie Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum Zgierz przy ulicy Lechonia 2. Lokal składa się z pomieszczenia o powierzchni 15,3 m2 oraz z zabudowanego holu o powierzchni 7,8 m2 i o wysokości 4,5 m. Dostęp do łazienki, jedno wspólne wejście. Lokal w dobrym stanie, gotowy do wprowadzenia. Okna PCV, centralne ogrzewanie, na podłogach płytki gresowe, terakota w łazience, system alarmowy, system monitoringu, podlicznik energii elektrycznej, możliwość świadczenia odpłatnie usługi internetowej. Idealny obiekt dla osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą z niskimi kosztami utrzymania wynajmowanego lokalu. Cena 10 zł za metr kwadratowy, czyli 231 zł netto na miesiąc plus centralne ogrzewanie oraz ryczałt za wodę i ścieki. Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum Zgierz oferuje do sprzedaży sieć telewizji kablowej i stację czołową analogową w Strykowie w rejonie ulicy Stary Rynek. Sieć obejmuje budynki wielorodzinne, okablowanie koncentryczne. Cena do uzgodnienia. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 716 16 90 wewnętrzny 205 lub drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@centrum.zgierz.pl. Zaskoczyła, ślisko niesypane, bardzo potrzebne posypać. Wczoraj byłam bardzo zła, bo szłam po lodowisku do domu. A jakoś strój specjalny? No strój zimowy trzeba mieć. Czyli? No odpowiednie buty nieśliskie i kurtka zimowa, czapeczka, no wiadomo. A jakie wskazówki na rozgrzanie się w takie minusowe, mroźniejsze dni? No herbatka z sokiem malinowym, herbatka z cytrynką, imbir. No bo przecież wiadomo, że listopad to musi być trochę śniegu, trochę tego. Przecież na okrągło lato nie jest. A jakoś pani się teraz specjalnie ubiera inaczej? Co obowiązkowo? Troszkę cieplej. A co obowiązkowo? No, kurtkę, sweter golfik, czapeczkę. Bo nie taką zimę przeżyłem. Ta jest jeszcze lekka. Ta jest jeszcze lekka, na pewno. Proszę powiedzieć, jakoś się pan specjalnie ubiera? No raczej jeszcze nie przygotowałem się tak, żebym wychodził bezpośrednio, się ubierał tylko. Ale co obowiązkowo trzeba założyć? No golf musi być. No golf albo szalik ciepły, no. A jakieś wskazówki dla innych na rozgrzanie się? Co trzeba robić, żeby się rozgrzać? No jakaś praca, łapać jakiejś roboty. To jest najważniejsze było.
W naszym wieku to jest potrzebne. Mnie nie zaskoczyła, przygotowana trochę jestem na zimę. A jak się pani właśnie przygotowuje na zimę? No jak przygotowuje się? Kupić sobie trochę zakupów, żeby było coś w domu, żeby było ubranie na zimę. Ja na rozgrzewkę nie mogę pić alkoholu. Ale może herbatka? Herbatka tak, leki bierę, to nie mogę pić, leki mnie rozgrzewają. Czapka, przede wszystkim czapka. Dlaczego? Bo głową ucieka podobno najwięcej ciepła. Herbata z cytryną i tyle. Pierwsza fala, że tak powiem, kierowców, którzy są bardziej przezorni, zaczęła się już wcześniej, zanim spadły pierwsze opady śniegu. Natomiast nie ukrywam, że opady śniegu, że tak powiem, przyspiesza i wzmaża, że tak powiem, tutaj pracę na serwisie, tak, związaną z wymianą opon. Nie wszyscy wcześniej zapobiegają, żeby te opony zmienić. Dużo jednak osób na ostatnią chwilę decyduje się na wymianę opon, co później, że tak powiem, skutkuje długimi oczekiwaniami w kolejce, tak. Czyli mamy koniec listopada, początek grudnia, warto to zrobić już teraz, nie czekać jeszcze na większe śnieżyce? Myślę, że warto, nawet warto to zrobić troszeczkę wcześniej. Warunki pogodowe, że tak powiem, mimo że śniegu, mimo jak nie ma jeszcze śniegu, są przymrozki, nawierzchnia jest śliska, szczególnie nocą, także myślę, że warto zrobić zdecydowanie wcześniej niż na ostatnią chwilę i zadbać o bezpieczeństwo. Pan siedzi w cieple, ale pana zaskoczyła zima ogólnie, jako kierowcę? Nie, mnie nie. Przygotowany? Ja przygotowany, tylko kurczę drogowcy chyba nie. Bo widzę, że ani kurde ten, no tutaj też powinno być coś, jakieś solą posypane albo coś. No nie za ciekawe, korki. Korki. Odśnieżone? No, co to odśnieżać na zimę opady. A opony zimowe pan ma już? Mam. Zmienione opony też? Tak, oczywiście. Przygotowana jestem do zimy.